tej pierwszej publicznej ofercie akcji Play'a na rynek sprzedaliśmy prawie połowę akcji. Cały kapitał to jest ponad 250 milionów akcji, więc połowę tego zostało upublicznione. A oczekiwania wobec giełdy? Myślę, że to jest znak tego, że Play jest poważną, dużą firmą godną zaufania, więc oczekujemy, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej rozpoznawalni. Być może nowi klienci zauważą, że Play jest właśnie kimś, do kogo warto skierować swoje kroki, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie telefonii mobilnej. Ten wielki sukces Play'a doprowadził do, czy zwiększył konkurencyjność polskiego rynku telekomunikacyjnego, a zatem jest szansą dla nas wszystkich. Równocześnie chcę powiedzieć, że ten dzisiejszy debiut to jest dowód na siłę warszawskiej giełdy. Jest to także dowód na siłę i prężność polskiej gospodarki. Wybór giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako miejsce naszego debiutu był bardzo naturalny. Warszawski parkiet rozwija się bardzo szybko. Jesteśmy przekonani, że inwestorzy będą zainteresowani naszą ofertą tu w Warszawie. Dlaczego teraz zdecydowaliśmy się na debiut na rynku głównym? Gdyż polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Polski rynek telekomów także rośnie każdego roku o 2-3%. Play chciałby rosnąć razem z tym rynkiem, może trochę szybciej. Spółka zostanie w dalszym ciągu skoncentrowana na swoim wzroście organicznym. W dalszym ciągu będzie bardzo mocno skupiona na poprawianiu rentowności po to, żeby inwestorzy, również ci inwestorzy instytucjonalni i detaliczni, którzy zostali naszymi nowymi udziałowcami, osiągali korzyści z tego rozwoju. Strategia spółki nie ulega zmianie, w dalszym ciągu będziemy skoncentrowani na rynku detalicznym, czyli klientów indywidualnych oraz małego i średniego biznesu. Jesteśmy przekonani, że nasza strategia oparta o rozwój platformy mobilnej, czyli komórkowej, jest właściwą strategią dla bardzo specyficznego rynku polskiego. Wszyscy wiemy, że coraz więcej chcemy korzystać z naszych smartfonów, oczekujemy coraz lepszej jakości i my jako firma cały czas rozbudowujemy bardzo intensywnie naszą sieć nadajników, naszą sieć transmisji danych, tak aby sprostać potrzebom naszych klientów.